Brzegi Wisły bez śmieci? Na razie to tylko pobożne życzenie, choć są tacy, którzy co jakiś czas sprzątają brzegi rzeki. Razem z Fundacją Ja Wisła odwiedziliśmy Wyspy Zawadowskie. Znaleźliśmy skarby nie tylko przyrody. Trudno uwierzyć, że rezerwat przyrody Wyspy Zawadowskie jest zaledwie kilka kilometrów od centrum Warszawy. Kiedy przyjrzeć się z bliska, niestety widać nie tylko piękno przyrody. Papiery, jakieś wyrzucone śmieci, koperty, tak? Sitko tutaj jest o takich miejscach. Proszę. Sprzątanie brzegu to efekt współpracy fundacji, biznesu i samorządów. Gminy Konstancin, Jeziorna i Wilanów dały worki na śmieci, rękawiczki i zabiorą worki, które zbierzemy. Do 200 worków nie zmieszczą się wszystkie śmieci, na przykład lodówka z całą zawartością i telewizor. Można go naprawić, bo w trawie leżą części zamienne. Mamy nadzieję, że dzielnica Wilanów, na terenie której jest rezerwat, nie zakończy swojej aktywności na kupnie worków na śmieci, ale skutecznie zajmie się także tym nielegalnym wysypiskiem odpadów budowlanych i piaskarnią działającą bez wymaganych uprawnień.